Warszawa, Aleja Solidarności 127, Sąd Okręgowy. To tutaj w samym sercu Polski Krzysztof Tytko stanął przeciwko Orlenowi. Sprawa, która zaczęła się od kontrowersyjnej fuzji Orlen-PGNiG, teraz doprowadziła nas do właśnie tego miejsca. To nie tylko walka jednego człowieka, to jest walka o majątek wszystkich Polaków. I to krzyk sprzeciwu wobec decyzji, które mogą zmienić losy ojczyzny. Nasz rozmówca nie jest sam. Obok niego stoi społeczność, dziennikarze, ludzie z całego kraju. Ale co tak naprawdę wydarzyło się na sali sądowej? Szanowni Państwo, Krzysztof Tytko, zapraszam do udostępniania tego wywiadu, ponieważ niestety takie sprawy są bardzo często zakopywane pod dywan. No muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony decyzją. Dzisiaj sąd, tak zaraz omówimy to, ale sąd odroczył te posiedzenie na 29 września. Wszystko było na moją prośbę, dlatego, że ten pozew, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, którą żeśmy złożyli do prokuratury krajowej na 3 dni przed podjęciem uchwały, czyli to było 7 października, ale 13 stycznia w toku przygotowania pozwu myśmy jakby doszli do dodatkowych bardzo cennych informacji i silnych argumentów i postanowiliśmy uzupełnić to zawiadomienie o te nowe argumenty, tylko żeśmy to skierowali już do prokuratury okręgowej, tamta była do krajowej i tutaj żeśmy wyszli z wnioskiem, proszę Wysokiego Sądu, żeby była możliwość połączenia tych dwóch zawiadomień w jedną całość, żeby 29 odbywało się to pod jedną sprawą. Jeśli tutaj w tym momencie mogę zaprosić bądź na bieżąco i pana osobiście, żeby to na żywo powiedzmy nagrywać jako dźwięki, to zapraszam bardzo. Dziękuję. Więc ta dzisiejsza sprawa była krótka, około 40 minut. Bo sąd wstępnie zapowiadał 5 godzin chyba, tak? No ale to jakby dał nam do zrozumienia, że dzisiaj sąd będzie rozpatrywał wiele spraw i to było takie nieporozumienie, bo myśmy autentycznie, kilka osób przyjechało i było zaskoczone, że tak to szybko się zakończyło. To ja poprosiłem, ponieważ opisowo to jest kilkadziesiąt stron tego wszystkiego, ale ja mówię, że czy sąd nie pozwoliłby mi przed dokonaniem rozstrzygnięcia na moją prezentację od godziny do półtora godziny, bo nie da się tego opisać, a ja mam pewne doświadczenie i ja mówię, ja chciałbym tutaj w tej prezentacji pokazać, jakie rzeczywiście od samego początku transformacji przygotowano w majestacie prawa, przygotowano kradzież na rzędu setek bilionów złotych, i pokazać te wszystkie mechanizmy, bo tam żeśmy się w tych wszystkich pismach żeśmy się odwoływali na poszczególne zapisy, czy to konstytucji, czy to ustaw, czy prawa geologicznego i tak dalej. I wykazaliśmy, że tutaj jest pewna niezgodność. I my możemy dzisiaj powiedzieć tak, że ostatnio w wywiadzie pytał mnie pan, jakie są te główne zarzuty. Ja tam te kilka zarzutów wymieniłem, ale to jest tylko kilka. Ale ja dzisiaj mógłbym powiedzieć, że co najmniej kilkanaście jest punktów, gdzie gdyby tylko jeden został zinterpretowany na stronę suwerena, to już byłoby wystarczające, aby ta uchwała została unieważniona albo uchylona. Bo dziwnie będzie, jeśli są zapisy, które jedna strona może interpretować na swoją stronę, druga na swoją stronę, bo przecież całe życie się tak toczy, że w sądzie, że jest pozywający i pozwany i każdy ma swoje argumenty. Ale gdyby tak się złożyło, że wszystkie interpretacje spornych jakby zapisów są zrobione na korzyść pozwanej, czyli Orlenu, to byłoby to jednoznaczny dowód na to, że sąd jest stronniczy, jest jednostronny
I to, co wcześniej powiedziałem, że z najwyższym prawdopodobieństwem władza ustawodawcza, władza wykonawcza i sądownicza to jest jedna wielka mafia. Przecież my tam też jakby domagamy się, że jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, ale również domagamy się, prosimy o ukaranie, przykładne ukaranie winnych. No bo właśnie, bo mówi pan o kilkunastu w sumie zarzutach karnych, tak? Jeśli tylko jeden został by udowodniony, no to już ta uchwała mogłaby nie, mogłaby zostać po prostu wycofana. Jakie by to rodziło konsekwencje? Może nie już dla samego Orlenu, no bo to w ogóle jest skomplikowana sprawa, ale personalne właśnie o tym, o czym pan mówi. No personalne jest takie, że generalnie największą odpowiedzialność z punktu widzenia powództwa cywilnego, karnego ma zarząd. Czyli prezes Daniel Obajtek, tak? Tak. On działa na rzecz nie narodu polskiego, czyli zdradza polski interes i on go, jak pan pamięta, jeszcze w październiku, po uchwaleniu uchwały, zmieniono prawo, kodeks handlowy, kodeks spółek handlowych, gdzie tam zabezpieczono, żeby nikt nie ciągnął prezesa Obajtka za decyzję, które doprowadziły do takich negatywnych skutków. Także tutaj rękę broni. No i też można jakby powiedzieć dzisiaj tak, no, Obajtek w ostatnim okresie czasu stał się milionerem i to jest taki paradoks, że te osoby, które działają na niekorzyść akcjonariuszy, a przynajmniej dużej części akcjonariuszy, tak, bo jak na dzień dzisiejszy z punktu widzenia interesu, który prowadzi zarząd, jest odpowiedzialny, żeby pomnażać majątek akcjonariuszy. I to jest, ale jeśli w tym akcjonariacie PKN Orlen najpierw było tylko 27% Skarbu Państwa, a było te ponad 60% kapitału obcego, to on poprzez przejęcie energii spowodował, że akcjonariat ten pozostały głównie się wzmocnił. Więc to z jednej strony akcjonariat Skarbu Państwa tracił, a dziwne jest to, że te spółki strategiczne, że w każdej tych spółkach strategicznych najpierw prezesem w energii był Obajtek, czyli rozpoznał tą całą sytuację, później przejęto energię, tak? Później on sobie powołał, wyznaczył, bo to Rada Nadzorcza powołała panią Zofię Paryło, czyli jego byłą księgową z Pszczymia, gdzie tam są też jakieś różne zarzuty karne i tak dalej, bo przecież pan Obajtek nie ma takiej dobrej opinii. Są zarzuty, oczywiście nierozstrzygnięte przez sąd, ale to nie jest osoba taka czysta, niepokrzakowana. No wyciekło nagranie, opozycja też. Tak, tak, no więc tam dano panią Zofię Paryłę do tego, żeby podpisywała te wszystkie dokumenty związane z tą nielegalną fuzją, a później była pani prezes PGNiG, została pracownikiem PKN Orlen. W tej sytuacji uchwalenia tej uchwały, to co my mamy bronić? Po co my się mamy zbroić? Po co mamy wystawiać najmłodsze pokolenie na utratę życia? My już nie mamy własności. My już nie mamy czego bronić, więc w tym świetle, gdzie nie ma już polskiej własności, no nie odwołujmy się do patriotyzmu, bo patriotyzm jest wtedy, jeśli każdy z nas broni swojej wolności, praw obywatelskich, godności, a tutaj już jesteśmy tego wszystkiego potwierdzeni. Oni jeszcze chcieli nas okraść, jeszcze żeby gdyby chciał ktoś ich przejąć ten majątek, żeby myśmy oddawali krew za ich własność.